Górze Górne, Gdyńskie Poruszenie i ze mną trzy uczestniczki dzisiejszych zajęć grupy Nordic Walking, chyba najliczniejszej grupy w całym tym cyklu Gdyńskiego Poruszenia, tak chyba od początku. Tak, wydaje mi się, że to chyba jest najliczniejsza grupa, zresztą chyba za każdym razem dochodzą nowe osoby. Nie wszystkie pewnie uczestniczą w kolejnych zajęciach, bo z różnych względów pracują i pewnie nie mogą. Natomiast poszerza się nasze grono i to bardzo cieszy. Bardzo fajne jest to, że okupujemy jakby poszczególne dzielnice, a mamy naprawdę bogactwo i lasów, i terenów do chodzenia, do biegania, jeżdżenia. Także myślę, że to jest wspaniały pomysł na spędzenie wolnego czasu, na spędzenie wakacji chociażby. No nie mamy za bardzo pewnie funduszy na wyjazdy zagraniczne, ale pole się pobiegać zawsze możemy, czy pochodzić o kijkach. Więc myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, bardzo fajny sposób. I tak jak widać, no chętnie uczestniczymy, uśmiech nam towarzyszy na twarzy, mimo tego, że przeszłyśmy po górkach, po nierównościach, po takich terenach, gdzie troszkę było nawet niebezpiecznie, ale adrenalina była i było bardzo fajnie. No Gdyńskie Poruszenie ma na celu dotrzeć jakby do mieszkańców. Dzisiaj jesteśmy na Pogórzu Górnym, a powiedz skąd jesteś? A ja właśnie jestem z Pogórza Dolnego. Czyli bardzo blisko. Tak, bardzo blisko. A wy? Ja z Chyloni. Również z Chyloni. W Chyloni już było Gdyńskie Poruszenie, czy dopiero będzie? Będzie 1 października, ile dobrze pamiętam. Ale było na ulicy Morskiej, było na Cisowie, było na Pustkach, także staramy się poruszać tam, gdzie jest blisko. Chociaż właściwie to jedną opuściłyśmy chyba, tak? Jedno z tych poruszeń chyba nie byłyśmy. Żadnego jeszcze, jesteśmy cały czas. Tak. No to nawet nie pamiętam. Także staramy się wszystkie dzielnice jakoś posiłkować. No. A powiedz mi, bo ciebie akurat kojarzę z zajęć środowych, w środowych zajęciach też uczestniczycie? Tak, oczywiście na bulwarze, tak, chodzimy. Czyli w marszach tych gdyńskich czterech zawodach Nordic Walking również? Pierwsze medale zdobyte, tak. Też tak, w marszu, zbieramy. Tak. Numer startowy 6641. A na poprzednich zawodach? No nie. A, dopiero zaczęliście. Zbieramy medale i śmiejemy się, że teraz szlifujemy formę na 11 listopada. Na Dzień Niepodległości. A powiedzcie mi, od jak dawna w ogóle przygoda z Nordic Walking? To znaczy, ja zaczęłam z Magdą no kilka lat temu, ale tam z różnych względów nie mogłam. No i tak, tak, od tego roku zaczęłam już tak na poważnie, że tak powiem. No ja rok gdzieś tak, także jestem taka... Jest frajda? Bardzo mnie wciągnęło to, także jestem zadowolona bardzo. A u ciebie? A bo ty... No, ja to ponad 2 lata, ale to właściwie wszystko się datuje z wstąpieniem do morsów. No właśnie. Wyjazd na zlot do Augustowa. Moje marzenie kijki, konkurs, w którym oczywiście okazało się, że udało mi się te kijki wygrać. Pierwsze, na których startowałam w tych zawodach teraz w Gdyni, które były urodziny miasta Gdyni, tak? I w kolejnych, teraz dopiero mam nowe, ale wcześniej na tamtych kijkach. Bardzo je sobie cenię pod tym względem. I te 2 lata rzeczywiście na nich, ale bardziej rajdy po Kaszubach. Morsy chodzą, robią sobie takie rajdy 17-20 kilometrów i zwiedzamy Kaszuby, więc tam jest też bardzo sympatycznie, bardzo fajnie. Polecam przystąpienie do morsów. Zapraszam i mamy grupę też Nordic Walking. No ja już więc... morsuję też od dawna. No i w Rewie mamy fajną imprezę na początku stycznia. No, wobec tego widzimy się w Rewie na początku stycznia, oprócz tych spotkań, które mamy tutaj jeszcze. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.